Drzewa nad stołem, w kłosach żyta zaczynia się chleb. Wóz lata się toczy przez pole, ziarno prosi o wolność od chleb. Śniadanie już płyną przez łany, święta chwila nadeszła w czas żniw. I z ozimin przed mrozem posiany, ciężkie snopy podnoszą się dziś. To już nie żyje. Czas ten lata niepokój, czy zima nie zmroził mi. Marzec ich nie zatopi, czy deszczem nie zrośni maj. Czerwiec gradu oszczędzi, czy zboża słoneczny gaj. Z lipca sprzędzie się przędzy. Ty, a kto inny, kto inny chleb dzieli? Przed nami kołysze się nisko złoto-srebrny żaglowiec ze źdźbła. Za nami zjeżone ściernisko, młody bocian szybuje pod wiatr. Pod z czoła się sączy i radość, dzwonią kosy i pachnie już piec. I młyńskie kamienie się wadzą, który pierwszy da mąkę na chleb. Od siedmiu to już nie żyje. Czas wyplata niepokój, czy zima nie zmrozi mi. Marzec ich nie zatopi, czy deszczem nie zrośnie maj. Czerwiec gradu oszczędzi, czy zboża słoneczny gaj. Z lipca sprzędzie się przędzy. Lecz bywa w te ciężkie dni, przy wrześniowej niedzieli, że żniwo zebrałeś ty, a kto inny, kto inny chleb dzieli? Jak odpoczęliście trochę? Gorąco, nie? No, jak tu nasze dziewuchy wywijały, to jeszcze było ciepli. Ty żeście aż chłopie spocił. No nie gody, bo przewidzę. Nic się nie martw, chłopie. Lato jest po to, żeby było gorąco, no nie? No. Słuchajcie, u nas żniwa się już kopydłowie kończą. A latoś to zboża tak obrodziły, mówię wam, dorodne takie. Rysiek jak poszedł kosić, to mu zeżyta ino czopkę było widać. Un mo hektar to kosum poradzi, nie? Ale reszta bez kumbajna nie do rady. O, wiecie, Pietrek to sobie okazyjnie takiego kumbajna smoka kupił, ojciec mu pomógł wyremontować, całą wieś teraz u niego w kolejce stoi. Tyn mo dopiero żniwa. Musiałem go aż z dyżurów na remizie zwolnić, tyle mu roboty. Także ze starszych to mi się został ino franek, no. A wy jak? Zebraliście już? Co? Tak? No, ciebie to już sobie wyobrażą przy żniwach. Pazury wylakierowane, rzęsy klejone. Już cię widzę, jak w stodole snopki z widłami przerzucasz. No. No nic, słuchajcie. Wiemy, kto posiał, ważne, kto ile zbierze. Ale jak tu nasi wam śpiewali, co by tak nie było. Wiecie, jak do tej pory. Cały bochyn pod siebie, a okruchy dla reszty. To my już brali. Ważne, kto ten chleb będzie dzielił. Ale żem się rozgadał, krótko. A przecież mieli wam to opowiedzieć.
co to było dali z tym naszym dniem strażoka, nie? W Kopydłowie, co to wójt go chciał koniecznie przenieść na Gwizdołki. No, to na drugi dzień po tej próbie, coście tu ją oglądali, weterynarz się nie pokazał. Nic ino pewnie przeglądał to teczkę ze świerszczykami, co to ją Jurczyński we wygódce znalazł, nie? No, a tu przychodzi do mnie na remizę Helusia. Obszarpano jak ostatnio obloidra i go do tak. Wojtuś! 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 Nie widziałeś! Nie widziałeś, gdzie weteryniarza? Jeszcze go tu dzisiaj nie było. Musiał cię jakiś ich pies na wsi dopaść i teraz się boisz, czy nie był wściekły, co? Nie, wściekła to ja jestem. Mówiłam ci już, że Wincentego chcą mi z Rady Nadzorczej banku wyrzucić i na to miejsce wstawić kogoś swojego z Kopydłowa. Popatrz, i to wójt, co Wincentemu tyle łapówek zawdzięczą. No mówiłaś mi. No, a to wszystko przez te świnie wójta, bo z tych nerwów pralka z sieczkarnią mi się pomyliły. No. No. Całe ubranie poszło wstrzęty. No a przecie fartuch nowy. Dopiero drugi raz mam go na sobie. A jeszcze jak poszłam do gminy, to wójt w ogóle nie chciał ze mną rozmawiać. A jeszcze patrzę. Świnia, ryj moczerwony. Plany za uszami. No wiesz, jak tyle pije. No. No przecie nie więcej niż inne. Tak? To ty wójta nie znasz. No ale nie wójt, ino moja maciora ma plamy za uszami. No. No dlatego weteryniarza szukam. Wiesz, z tą pryszczycą to nigdy nic nie wiadomo. No słuchaj, no Helusia, a ty no. Jak myślisz? Kto na to miejsce po Wincentym kandyduje, co? Moja intuicja nacelowana jest na pewną osobę. Mnie się wydaje, że to nasz proboszcz. Helcia, nie. Słuchaj! Idę i widzę... No nie przesadzaj, dobra? Poczekaj! No i ładnie. No. Czekaj! Widzę duże czarne. A jak duże, no, to może. No to tylko nasz proboszcz. No, tak. Mówię ci... Jak mnie zobaczył, to tak się zmięszał. Chciałam do niego słówko zagadać, no. A on do mnie. Nie teraz, pani Heledo, bo pędzę odprawiać nowenny do świętego Ambrożego. No do świętego Ambrożego, to nic ci nie mówi? No Helusia, ale o czym ja mógłbym ze świętym Ambrożem rozmawiać? No, ze świętym Florianem to co innego, wiadomo. O Jezus! Tak? Ło, to się Katarzyny spytaj. Ale my mieli wypadek. Jezu, co się stało? Na czołówkę my poszli. Na szosie? Nie, u nas koło Bartusowi zagrody. Wyjechał autem. Nie, krowa mu się z łańcucha spuściła i wyleciała na drogę. I Franek nie zdążył wyhamować. Jak my praszli między rogi. Ło, krowa żyje. Krowie to tam nie. No, jak żyje, to całe szczęście. To najważniejsze, ale widzę, że wam się też nic nie stało. I no, żeście się chyba do dentysty nie dostała, bo widzę, że dali gębę ręką przykrywać się. Na wprawienie to się u nas czeka, bo no i ledwie termin dostała. A na kiedy? A na styczeń, na styczeń. Słuchajcie, no Katarzyna, a nie próbowałaś się negocjować? Próbowałam, ale dopiero jak poparłam negocjacje litrem, to mi przesunęli na 2003. No, to się cieszcie, no. Bo i tak macie więcej szczęścia niż ci nasi z rządu. Ale oni to co chyba do Brukseli, chyba flaszki zapomnieli zabrać. Katarzyna, ale wy przecież bez tych dwóch zębów przeżyjecie. Cech. No gadałaś się, żeście se grabiami dwa wyczasła. No ale jak my z Frankiem na tę krowę wpadli, to mnie jeszcze trzeci poszedł. No to faktycznie mocie pecha, ale przynajmniej zakupy żeście se zrobiła. A no... No a co tam mocie w torbie? O, taką se kupiła. Katarzyna, to wasze? O Jezusie, komendancie, to Helusi nie... O, no wiesz, Wojtuś, żeby tak przy ludziach z
Spłoniłam się jak róża. No, no wiesz, bo wy, Katarzyna, to zawsze tak, no. No ale przecież wam dawałam też tyle żali, no to kłamy. Mówiłam, że to nie jest. Dajcie mi to zawsze, to zmyszczujecie. No teraz się utrudniło, to ja zawsze. Widzę, Franu, że ty żeś też wypadek przeżył. Ale ciężko było. Szczęściem, że miał Katarzynę przed sobą, to trochę zamortyzowało. Pierści nie są? Są! No to zakładaj, na co czekasz? Ty, Katarzynę miałeś przed sobą na ramię, a przecież my mamy damkę. Ale jakżem się spiął. Pochwalony? Na wieki wieków, synu. A co to dobrodzieja do mnie na remizę sprowadza? Niepokój, synu, niepokój! Był u mnie pan Władysław, bardzo niech, zgorszony. Niech mi dobrodziej nawet o tym głupku nie mówią, bo jak mi nerwy puszczą, to nie tylko weterynio z bandażami, ale jeszcze dobrodziej ze świętymi olejami może być potrzebny. O, daj Boże, daj Boże. Co powiedział? Co ja mówię? Otóż, dochodzą mnie słuchy, że znów przy remizie odbywają się jakieś wyuzdane tańce. I to w wykonaniu naszych kopydłowskich, porozbieranych do rosołu dziewcząt. Nie do rosołu, no do tańca. Znaczy jak dziewuchy chodzą się opalać nad stawem, to jeszcze mnina sobie mają, jakoś dziwnie nikomu to nie wadzi. Mnie? Mnie wadzi, synu. Okna plebanii na ten nieszczęsny staw wychodzą. Jak się tak cały dzień napatrzę. Jak się tak cały dzień napatrzę, to potem całą noc mi stoi ten gorszący obraz przed oczami. No i spać nie mogę. W ogóle uważam, że ten staw należałoby zasypać. A mowy nie ma, jedyne źródło wody na wypadek pożaru, a beczkowóz to gdzie będziemy napełniać? A z poresztą dobrodzieju. Od stawu do plebanii będzie dobre 300 metrów, a z takiej dali to przecie nic nie widać. Przez moją lornetkę wszystko doskonale widzę. I to ze szczegółami. Muszą se dobrodziej okulary na mocniejsze zmienić, jeśli już szczegóły muszą bez lornetkę oglądać. Mój drogi, okulary mam doskonałe. Tak. Ja od ołtarza widzę, ile kto pod chórem na tacę położy. A pan ostatnio złotówką się wykpił. No nieważne ile, ważne co z serca. Dobrodziej czegoś szukają? Tak. Gdzieś posiałem teczkę z bardzo ważnymi dokumentami. Tu na remizie ją dobrodziej zostawił? Właśnie nie wiem. A może we wygódce? Bo to człowiek tak położy, zapomni, wstanie, wyjdzie. Sprawdzałem, ale tam nie ma. O. A to jakieś ważne papiery? Oczywiście, że ważne. Zamierzałem całą dzisiejszą noc poświęcić na zapoznanie się z tymi aktami, a tu masz. A może by tak do świętego Antoniego się dobrodziej zwrócili? Patrona od rzeczy zagubionych. Święty Nie wypada. Czemu? No przecież on jest od tego, niech w końcu coś robi. No nie będę świętemu takim drobiazgiem głowy zawracał. A zresztą wie pan, ile on teraz ma roboty? Jak rząd pana Buzka splajtował i nie można się było doliczyć w budżecie 17 miliardów. To tylko święty Antoni im pozostał. No to może do jakiego innego świętego, może do Ambrożego. A skąd panu nagle Ambroży do głowy przyszedł? No ja wiem, no bo ty święty też na A. Nie, Ambroży odpada. To jest święty od wielkich pieniędzy i ma na głowie Banco Ambrosiano. Pan wie, ile to jest roboty przy takich obrotach? Co tydzień do niego nowennę odprawiam, kiedy wypełniam kupon Totolotka. No ale...
Wracając do tej mojej teczki. No właśnie, właśnie. Jak ta dobrodziejowa teczka wyglądała? A czyżbyś ją, synu, przypadkiem znalazł? Jo nie. No ale jakby który z moich chłopoków, no to na pewno do mnie przyniesie. No to jakby coś takiego wpadło w ręce, to proszę zaraz dać znać na plebanie i broń Boże nie otwierać. Załatwione. Ale ja też mam sprawę do dobrodzieja. Idzie o to, żeby w tym roku w Kopydłowie z okazji świętego Floriana suma była nie o 12 jak zawsze, tylko o 10 rano. Tak by nam lepiej pasowało, nie panie Jurczyński? Właśnie. Na świętego Floriana będzie uroczysta suma o 10. O. W Gwizdałkach. No przecież tam w tym roku są uroczyste obchody Dnia Strażaka, to pan o tym nie wie? A kto to dobrodziejowi powiedział? No pan Władysław. Pan Władysław? Władek? No i nawet zaliczkę już dał, więc... Dużo? 200. Widzisz pan? To Władek jest 200 do tyłu. No, dlaczego? Dlaczego? Bo jak co wpadnie do tej czarnej kieszonki, to za sprawą świętego Ambrożego już się nie wróci. A suma z okazji świętego Floriana w Kopydłowie będzie w tym roku o 10 rano. Jakby dobrodziej przed wieczorem na remizę zajrzał. Może się ta zguba znajdzie? Panie Jurczyński, chodź no pan. Nikt nie wie, jak ciężko być mi tu proboszczem. Choć często się modlę, chociaż często poszczę, to zewsząd podstępnie jak jakieś wirusy atakują mnie pokusy. Wyznaję ze wstydem fakt jakże ponury, że są to pokusy cielesnej natury, na które organizm silnie wypożczony. Słabo jest uodporniony. Nie chroni habit, ornat ani stuła, gdy wszędzie wokół tyle dziewcząt ślicznych, bo łajdak, diabeł czai się w szczegółach, zwłaszcza tych anatomicznych. Już nie pomaga pastorał infuła ani szacunek dla praw kanonicznych, gdy diabeł czai się w szczegółach, zwłaszcza tych anatomicznych, gdy łajdak diabeł czai się w szczegółach, zwłaszcza tych anatomicznych. I bywa, że nie wiem, co robić z oczami, gdy medalik dynda im między wzgórzami, choć sama myśl o tym mnie wzburza i wkurza. Chciałbym się wspiąć na te wzgórza. A czasem w telewizji, choćby się nie chciało, przemyka przez ekran jakieś nagie ciało i przez nieuwagi małą odrobinkę połykam różową landrynkę. Nie chroni habit, ornat ani stuła, gdy wszędzie wokół tyle dziewcząt ślicznych, bo łajdak diabeł czai się w szczegółach, zwłaszcza tych anatomicznych. Już nie pomaga pastorał infuła ani szacunek dla praw kanonicznych, gdy diabeł czai się w szczegółach, zwłaszcza tych anatomicznych. Gdy łajdak diabeł czai się w szczegółach, zwłaszcza tych anatomicznych. Komendancie! Komendancie! No właśnie czuję, że tak jakoś mi się coś mokro zrobi. Pewnie. Pewnie kto co rozlał na ławce, pan usiadł i spodnie. Franek! Panie Jurczyński, zasuń mnie pan. Nic ino ten gamuń musiał coś w kantorku porozlewać. Panie,
A weteryniarz gdzie? W stodole. U Butryma mówił, że będzie miał z dziewczętami... Mówił, że będzie miał z dziewczętami próbę części artystycznej. Żeby on tego, czego, który nie zmalował? No. Panie, pójdzie pan do niego i przyniesiesz mi pan tę teczkę, co to my mu ją wtedy dali, wie pan? Kiedy na... Teraz, zaraz, Franek! Coś ty tam narozlewał w tym kantorku! Piwo otwierałem jakoś tak sikło. No. Ja ci zaraz siknę, jak będziesz ściął. Ty zabiję cię kiedy. Idź no mi ze szafki, przynieś spodnie od tego drugiego munduru i no na jednej nodze. Tak jest. Panie Urczyński, a co żeś pan w mieście załatwił? Właśnie zamierzam udać się do województwa. Co żeś pan jeszcze nie był? Kruca, no panie Urczyński, pójdź się wybiorasz jak sójka za morze. Dobra, nigdzie no. Pan nie jedziesz, pojedzie weteryniarz, on nie z bazy wygadany. Za godzinę mu PKS-a, a pan będziesz mi tutaj barzy potrzebny. Podanie już napisane. Panie Urczyński, pójdziesz pan do weteryniarza nowej i przyniesiesz pan teteczkę z obrazkami, wie pan, nie? Tak pana wzięło? Panie, jakby mnie wzięło, to ja bym se szukał dziewuchy, a nie teczki. Idź no pan, pierunem, panie Urczyński. Aha, czekaj no pan, weź pan po drodze te spodnie, wrzuć pan do pralki. No idź pan, już idź. Wojtuś! Wojtuś! Ty wiesz, co ja się dowiedziałam? No, jak ja ci to powiem, to idę o zakład, że cię na miejscu szlak traci! To może lepiej nie mów! Wojtuś, każdego to kiedyś spotka! No, a skoro zresztą już jesteśmy przy tym temacie, to wiesz co, rozmawialiśmy z Wincentym o perspektywach rozwoju naszego zakładu. Jakiego zakładu? No, pogrzebowego. Aha. No, i doszliśmy do wniosku, że ty to będziesz miał piękny pogrzeb. Mówię ci, palce lizać. No, Wincenty cię lubi, to powiedział, że na głowie stanie, a załatwi ci poczty sztandarowe z powiatu, z województwa, nawet z samego zarządu głównego. A trumienkę będziesz miał piękną. Model amerykański. Helcia, a po co mi ty to wszystko mówisz? No wiesz, no ty już tego nie zobaczysz, no to pomyślałam sobie, że ci będzie przyjemnie. No? No ja nie wiem. Jeszcze jedno. Wojtuś, jak będziesz pisał testament, to ty tam na klinie masz 1,20 hektara takiego pola, co to do mojego przylega. No mam. No, to jakbyś go tak na mnie zapisał, to by my ci dali na ten pogrzeb 30% rabatu. Helcia, ty to masz wyczucie z sytuacji. Prawda? No, ale bez delikatności w naszym fachu to daleko się nie ujedzie. Tak. No, no to teraz wreszcie mogę ci powiedzieć tę nowinę. Ta świnia, wójt, zadecydował, co tegoroczne obchody święta Dnia Strażaka odbędą się w tym roku na Gwizdołkach. No co ty na to? No widzisz, szlak mnie nie trafi. Ale ci, Helusia, powiem, no, że z wrażenia to mi spodnie spadł. Nie gadaj! O! Jezu! A nie mówiło? Aha, nie mówiło? Wojtuś! Co? Wojtuś, ubieruj szybko spodnie, ja cię zasłonię. Matko moja, jakby tu ktoś jeszcze przyszedł, to by sobie jeszcze co pomyślał? No. No. Helusia, wiesz co ci powiem? Że z tymi gwizdołkami, no, to ja se są poradzę. Ale teraz jak ja ci coś powiem, no, to ci rozumiesz? Z wrażenia barchany łopadnie. Wojtuś, nie łopadną, bo mam na szelkach. Gadaj! Helusia, no, do tej rady nadzorczy na, no, miejsce Wincentygo, no, wchodzi Władek Pagacz. Wiem, bo sum się wygadał weteryniarzowi. Władek Pagacz? No! To on mnie jeszcze nie zna! W którą stronę? Tam. Bo
Panie komendancie, mamy jeszcze jedną piosenkę do tej części artystycznej, Dzień Strażoka. Kto mo? No my mamy, no. Jasiek, on, Romek i jo. A to jest jakoś strażacko piosenka? No, nie strażacko, ale ludowo. Odrobił! O czym? Odrobił. No dobra, lepiej posłuchajcie, Romek, graj. W gondoli balonu ponad borem szybowały dwa kaczory, bowiem jak haczy głosi mit, chciały wznieść się aż na szczyt. Druga zwrotka dostrzegły po drodze bagno w morze. Lądujemy jak kto może, to z tego słynie kaczy ród, że lubi kuper zmoczyć przód. I trzecia zwrotka zostały jak cały oba w lesie, bo zmoczony się nie wzniesie. A kiedy jeszcze balon pękł, kaczorom kaczy kuper zmiękł. No, koniec. No to wam powiem, że tak, no. Że właściwie to wam powiem, że nie wiem. Ale weteryniarz będzie wiedział i on wam wszystko powie. Aha, dobra. Chłopaki, idziemy do weteryniarza. Co wy tam tak rajdujecie po drodze, dziewuchy? Namówiłam Zoszkę, co by dołączyła do nas. No jak wszystkie, to wszystkie. A ile was jest? 10. Króca. To byłaby pełnomłodzieżowa drużyna. No. Dobra, słuchajcie, dziewuchy. Z okazji świętego Floriana uroczyście zostaniecie przyjęte do straży. No czekaj. Ale pod jednym warunkiem. Umiecie śpiewać, macie gitarę. Weźmiecie tę gitarę i pójdziecie na gwizdołki. Rany na gwizdołki. No, siądziecie sobie na ławce pod sklepem, zaczniecie grać i śpiewać. Pół godziny nie minie, jak się wszystkie chłopoki z gwizdołek zlecą. Ale jak będą nam to co chciały zrobić? No jakie chamy są, takie są. Ale dziewuchy nie ruszą, no niechby który ino spróbował. No jakby chcieli tylko spróbować, to ja... Hania. Przepraszam. Jak już się wszystkie zajdą, chłopoki, zaprosicie ich do Kopydłowa na święto strażoka. I no pamiętajcie, o 10 będzie suma, zaś jest defilada, potem festyn na boisku, a na wieczór na remizie zabawa. Aha, my ich zaprosimy, a nasze kopydłowskie chłopaki im wleją i będzie na nas. Jak im wleją się i o zapraszą i odpowiadą, włos żadnemu z głowy nie spadnie. U nas gości się nie biją, dopóki nie przyjdą. I pamiętajcie, dziewuchy, ma być ich przynajmniej 30. Jak to załatwicie, nie wiem. To jest wasza babska sprawa. I to jest rozkaz, zrozumiano? Tak jest! Odmaszerować. Panie komendancie, suma defilada festy. Odmaszerować. Komendancie! 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 Jaki się dzwoni, chce z wami gadać. Dobej. Halo? Halo? Halo, halo! No przecież żeś gamuniu kabel urwał. Jo? Jak nie Rysiek, to ty jowo, z kiedy króca pozabiją. Może sam się urwał, jak żem go niósł, bo coś ich tak szarpło. Szukacie se tam czego? Jo? Nie. Ty mu... A, Franek. Franek, wójt szukają. Franek, nie masz ty przypadkiem jakiego kwita na komendanta? Co by nie, mam. Za te pierścinie. No to dawaj. Ja dawaj. No dawaj, dawaj. 28. Plus piwo. Franek, to możesz tu... Moż tutaj, moż tu 50. I nie będziesz mi musiał wydawać reszty. I no znajdziesz mi jeszcze jakiegoś haka. Co by nie, hak na remizie się zawsze znajdzie. Wójt to samo gadał. Pogrzebiesz, znajdzie. Co by nie, pogrzebie. Franek! No? Franek, a ty wiesz, że ty u nas, w Kopydłowie, to mógłbyś zostać nawet komendantem straży. No? Nie. Ale ja chyba za głupi jestem, nie? A nie, to dobrze. To dobrze, a nawet ci powiem bardzo dobrze, bo to widzisz, będzie tak. My z wójtem będziemy myśleć,
na zmiany, a ty będziesz wykonywał. No popatrz się wyżej. Na rząd. A na który? Na nóż! O, kruca, Franek, a ty gazet jakieś czytasz? Nie. Szkoda, bo dałbym ci jakiś przykład, na przykład. Ale komendantem możesz być. Ja zgłoszę twoją kandydaturę, a cała wieś cię poprze. Ale komendant dobry jest, lubią go. A teraz nie idzie o to, co by był dobry. I nie o to, co by był swój. No idź, idź, szukaj mi tego haka. Idę, idę, idę. Idź, idź, idź. Władega, co ty mi tam grzebiesz? Jo? Nic, no tak se sprawdzą, czy tu nie ma jakichś kantów. Od sprawdzania na remzie jestem jo i nie życzę se, żeby jakieś postrunne osoby swoją obecnością zaśmiecały mi podwórze. Wojtek, ta remiza jest tak samo twoja, jak i moja. Razem my ją budowali. Ale wszyscy mnie wybrali na komendanta i ja tu rządzę. Do najbliższych wyborów, a te już niedługo. Władek, jeszcze się taki nie urodził, co by mi zaszkodził, wiesz? No nie wiem. Znalazłem! 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 Co żeś znalazł, Franuś? A Władek chciał, co bym znaleźć jakiego haka na remizie. To ty tu, kruca, na prześpiegi przychodzisz? Haka na mnie szukasz? Już ci ktoś jedno oko podkolorował. Jak chcesz, to ja ci drugie zrobię, żebyś miał do pary. Ty sukin kocie jeden, ty! Dawaj go! Zachat będzie! Komendancie, skoro wstąpił w nasze progi, włos mu z głowy spaść nie może! Zawsze pan powtarza, że u nas na remzie gości się nie bije. Gości nie, a sporaś tu mnie chciałem go bić. Rodzi, no wyrżnę w tym głupi łeb, będzie widział. Nie wypada. Nie wypada. To nie wypada, tak. Ty masz szczęście, że mnie pan Jurczyński przytrzymał, powiem ci dopiero króca pokoju. Daj no mi jakiego kamienia, daj no kamienia, jak mu wyrżnę, to zobaczy. Trochę wcześniej przychodzę. Ale chyba ino tylko po to, żeby mi powiedzieć, że suma w Kopydłowie w tym roku będzie o 10 rano. No ale ja bym i z duszy, i z serca, ale nie mogę panu Władysławowi odmówić, skoro raz obiecałem. A i wójt już w tej sprawie do mnie przychodzi. No, skoro się nie do... No a ta teczka moja to jeszcze się nie znalazła. A co żeśmy tam znaleźli, ale to... Wiadomo, czy to księdzowo teczka. Daj no to pan, panie Uczyński. No niech wam Bóg wynagrodzi. Umowa będzie taka. Po pierwsze, to nie mieszamy do tego pana Boga, bo to jest sprawa między nami. A po drugie, takich teczków jest od cholery i trochę. No ta podpisano nie jest, to zajrzymy do środka. Nie! To moja, poznaję po tej plamie. Widzi dobrodziej, każdy ma swoje zasady. Dobrodziej na przykład mu taką, że jak co komu obieco, to już się nie może cofnąć. A ja znowu mam taką, że jak co znajdę, to lubię sprawdzić, czy oddaję we właściwe ręce. Nie! Co nie? Co no? No, może byśmy tak... Ale co może byśmy tak? Może byśmy tak raz odstąpili od swoich zasad? Ale ino ty nie jeden raz. Na chwileczkę. Panie Jurczyński, będziesz pan świadkiem, że w tym roku z okazji świętego Floriana, to znaczy w Dzień Strażoka, uroczysto suma, odbędzie się o 10 rano w naszym parafialnym kościele w Kopydłowie. Słowo się rzekło. Kobyłka u płota. Leci, że Boże od wschodu. A ja myślałam, że to taka mgła idzie. Spalenizną śmierci, wiadomo, nie mgła. Mm-hmm. Franek! Tak jest! Tak jest! Tak jest!
No patrzcie się, oni już są gotowi. No przecie takiego rejbachu narobiły, to co będziemy czekać? Nie? Dobra, słuchajcie chłopaki, polecicie pod gwizdołki, zobaczycie skąd ten dym leci, dobra? Migiem. My możemy? No pewnie, że możecie i no uważajcie dziewuchy, żeby tam przy ogniu, która ze sprzętu gaśniczego nie przypiekła. Tak jest, panie komendancie. Przepraszam, panie komendancie, ta teczka, którą znalazłem w wygódce, należała do... Jako teczka? Panie Urczyński, tu nie było żadnej teczki. No ja, no przecież widziałem. Koniec z tym tematem. Aha. No. Chciałem jeszcze o coś zapytać. Pan naprawdę zgodził się na tę młodzieżową żeńską drużynę? No czemu nie? No ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Sam pan wie, straż to jest poważna sprawa. One mają jeszcze fiubździu w głowie. Dyskoteki, internety, wie pan. Panie Jurczyński, posłuchaj pan. Swoje 5 minut mamy za sobą. Czas się postukać w siwy łeb i niecierpliwą pokochać młodość, co nasze miejsce zająć chce. Bąble na mózgu, posty ropianie, jakieś etosy, szkoda słów. Siądźmy na przyzbie, walnijmy bani, przestańmy dmuchać w złoty róg. Spod naszych dachów młodzi idą w drodze do jutra, zmiana wart. Przed nimi rajski widok, za nami chwała zgranych kart. Spod naszych dachów młodzi idą, nasze są róże, ich jest las. Gdy ogień rwie horyzont, kogo żałować, ich czy nas? Spod naszych dachów młodzi idą, błądzą, szukają, chłoną świat. Zabrać mogą z nas. Trzeba przeszłości zakręcić kurek, bo kapie z niego z dziegciem miód. Głupio, gdy znowu mysz rodzi góry i chce, by wciąż jej płacić dług. Jutro jest piękne, wnuki się rodzą, Kopciuszek marzy, wolno mu. I radość patrzeć, jak pnie się młodość po stromej ścianie w stronę chmur. Spod naszych dachów młodzi idą w drodze do jutra, zmiana wart. Przed nimi rajski widok, za nami chwała zgranych kart. Spod naszych dachów młodzi idą, nasze są róże, ich jest nas. Gdy ogień rwie horyzont, kogo żałować, ich czy nas? Spod naszych dachów młodzi idą, błądzą, szukają, chłoną świat. Przed nimi tonie w mgle horyzont. I to, co jeszcze zabrać mogą z nas. Rany boskie, rany boskie! Franuś! Czekaj no chłopak, Franuś, co się stało? Mało co by do nieszczęścia doszło. No. Wszystko bez starego gawrona. Znowu łąkę wypolą. Liście po zimie podpolił i poszedł, a za chwilę ogień się puścił po brzysku ku chałupie i tyle. Spoliła się? Szczęściem, co my nadbiegły. Nadbiegły. Tylko ta mało szopa się zaina, co za domem stoi. Ale my ogień zlokalizowały i na gospodarstwo nie poszło. Ja już go kiedyś ukarałem za wypalanie łąk, ale dzisiaj to ja go tak ukarzę, żeby nie widział. On już się sam ukarał. W tym szopie, co się spoliła, to on trzymał dymbowe deski. Już miał na nie kupca. Taki szmal mu przeszedł koło nosa. Franek, niegody. Spoliły się? Co do jedny. I to jest najlepszą wiadomość, Władek, jaką żem dzisiaj dostał. Co pan,
Co pan wygaduje, panie komendancie? Panie Urciński, ja chciałem ino powiedzieć, że to dobrze, że się ogień nie rozprzestrzenił. A. Dymowe deski. 100 lat plajta. Ślubu nie mam, panna z dzieckiem, gabinet ślak trafił, wójta krew zaleje, dyrektor wściekły, a mi rada nadzorcza odjechała. Czy panu nie jest słabo, panie Władysławie? Jest. Gdzie komendant? O, jest pan. Komendancie, próbowałem do pana dzwonić. Najpierw jakiś kretyn podniósł słuchawkę, a potem coś się urwało. Coś się urwało i no kabel się urwał. Dobrze, że pan przyszedł. Co się stało? Dobrze, że pana widzę, bo teraz Władkowi, Bagaczowi... Koniecznie weteryniarz będzie potrzebny. Ale... Chyba traci przytomność. Może by tak oddychanie sztucznie. O, tak. Najskuteczniejsza metoda to jest usta w usta. Ja pokażę o taką. Halo, panie! To nie ona traci przytomność, no Władek. O, przepraszam. Cyrkowo, lećcie po proboszcza. Może jeszcze co zdąży zarobić. Wojtuś, ja nie wiem, jak to się stało, bo jogo i no raz przepłam tą parasolką. Więcej razy, że mnie trafiła. Panie Jurczyński, powiedz mu pan, żeby się tak nie pchał z tą gębą, bo ja z chłopami to niekoniecznie. Spokojnie. Panie Błażu. Spokojnie, panie Władeczku. Komendancie, to może być nawet zawał. Ja mam lekarstwo tylko na nosówkę. Może po pogotowie trzeba zadzwonić. No ale to chyba z komórki, bo nasz telefon zepsuty. Dobrze, gdzie komórka? A tam, na prawo! Ty już się nie odzywaj. Możesz pan swoją przy sobie. Ja? A, już chwileczkę. Halo, tak, dzień dobry. Proszę pilnie karetkę do Kopydłowa. Tak, co mu jest? Nie wiem. No leży jak byk. Po co do weterynarza? Nie, to jest nieporozumienie. Nie chodzi o byka, tylko o człowieka. To znaczy o Władka Pagacza, tak. Proszę, chwileczkę. Ile on może mieć lat? No na świętą Hankę to on by... Na świętą Hankę to on... No niech się pani zamknie, no! Nie, to nie do pani było, nie. Proszę pani, no tak gdzieś 45-6 na oko, tak. Do okulisty? Nie, proszę pani, lat ma 45-6, tak. To może być nawet zawał, wie pani? Zawał! Boże, literuję! Zygmunt Antoni Wacław... Nie, proszę pani, u mnie jest trojga imion. Proszę pani, tu umiera człowiek, no. Nie, jeszcze nie idzie o stwierdzenie zgonu, tylko o karetkę. Tak? Boże, jaki on ma numer PESEL? A skąd ja mogę wiedzieć? Podaj pan numer telefonu i też będzie. A no jasne. 502-072-800. Ona mówi, że za mało. Dołóż pan coś od siebie jeszcze. Dodatkowa 21. No. Oj. Boże. Do jakiej on należy kasy? No chyba do kasy chorych, nie? Ale ona się o numer pyta. A o numer? No. Władek, jaki ty masz numer? Oj. Rezygnuję z tego zawała! Przecież w tych warunkach to się nawet umierać nie da! I tu się Władek po raz pierwszy dzisiaj z tobą zgadzą. Ale powiem ci, że ty na członka Rady Nadzorczej to się tak nadajesz jak ten sweterkowy na ministra, wiesz? Panie Władeczku, w tym banku to już prokurator u pana siedzi. No widzisz, jakie masz szczęście, chłopie. Odłużę pan tę słuchawkę. Jaką słuchawkę? Powiedz pan lepiej to, żeś pan z tymi pieniądzami we województwie załatwił. Wie pan co? Komendancie, tam były dwie kolejki na dotacje. Jedna była dla wszystkich, a druga dla powodzian. Ta. Ja przez pomyłkę stanąłem w tej drugiej. No to dołeś pan popolić. A wie pan, że nie zupełnie?
ponieważ chciałem najmniej ze wszystkich, to nawet mi dali i się nie targowali. Chłopy, jak my mamy w tym roku taką kasę na Dzień Strażoka, to urządzimy taką imprezę, że jeszcze w życiu w Kopenhagę nie było. Ale zaraz, panowie, jak to rozliczyć? Dotacja dla powodzia? Przecież u nas nawet rzeki nie ma. A bez środek wsi co płynie? Ledwie strumyczek. Ale jak dobrze popada? Amazonka. O. Ale tu chodzi o zalanych. Panie Jurczyński, niech już pana o to głowa nie boli. Przecie u nas kopydłowie w Dzień Strażoka, na remizie, pod wieczór. To przecie tak jak i u was, nie? Zawsze się paru zalanych znajdzie. Dobrze, Godo? Dobrze, Godo! A wy pamiętajcie, nigdy nie należy martwić się na zapas. Albowiem... Pomiędzy jedną a drugą ciszą, pomiędzy głupią a mądrą myślą, pomiędzy pierwszą a drugą w noc, gdy zamkniesz oczy, wszystko się wtedy zdarzyć może. Wszak jesteś panem swoich snów. Powstań pierwsza na świat na głowie, własną zaś głową rozbij mur. Myśli, że światem rządzi miłość, a człowiek ma tę moc, że nie zagraża mu otyłość i że jest maść, że jest maść i że jest maść na wszelkie zło. Pomiędzy chatą a chmur drapaczem, pomiędzy żoną a dziecka płaczem, pomiędzy pracą a zmęczeniem, pomiędzy kołdrą a ust spotkaniem, pomiędzy prośbą a darem losu, pomiędzy orką a zbiorem kłosów, pomiędzy ścieżką a autostradą, przed dzienną wrzawą. Wszystko się wtedy zdarzyć może, wszak jesteś panem swoich snów. Powstań pierwsza na świat na głowie, własną zaś głową rozbij mur. Myśli, że światem rządzi miłość, a człowiek ma tę moc, że nie zagraża mu otyłość i że jest maść, że jest maść i że jest maść na wszelkie zło. Pomiędzy małym a dużym świństwem, pomiędzy głodem a politykiem, pomiędzy latem a chłodem zimy, nim się zbudzimy, wszystko się wtedy zdarzyć może. Wszak jesteś panem swoich snów. Postaw pierwsza na świat na głowie, własną zaś głową rozbij mur. Myśli, że światem rządzi miłość, a człowiek ma tę moc, że nie zagraża mu otyłość i że jest maść, że jest maść i że jest maść na wszelkie zło. Pomiędzy księdza a Bożym palcem, pomiędzy świata a gminy krańcem, pomiędzy słońca a remiz tętnem, pomiędzy rzeką a mostu przęsłem, pomiędzy twoim a moim płotem, pomiędzy reklam a filmów blokiem, pomiędzy kotem a mysią dziurą, gdy księżyc górą. Wszystko się wtedy zdarzyć może, wszak jesteś panem swoich snów. Postaw pierwsza na świat na głowie, własną zaś głową rozbij mur. Myśli, że światem rządzi miłość, a człowiek ma tę moc, że nie zagraża mu otyłość i że jest maść, że jest maść i że jest maść na wszelkie zło.
nie zagraża.